Onet24, Marcin Zawada, witam i zapraszam. Prawo łaski wydane przed prawomocnym wyrokiem nie wywołuje skutków prawnych, orzekł dziś Sąd Najwyższy. Sędziowie badali sprawę ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę, Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA skazanych nieprawomocnie za działania CBA w aferze gruntowej z 2007 roku. Prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Polski określone w Konstytucji może być realizowane wyłącznie wobec osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem, stwierdził dziś Sąd Najwyższy. W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy skazał w pierwszej instancji Mariusza Kamińskiego na 3 lata więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Skazani odwołali się od decyzji sądu, ale zanim sąd zbadał ich apelację, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich, umarzając postępowanie sądowe. Była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz była dziś przesłuchiwana w prokuraturze krajowej w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące m.in. nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Wcześniej w tej samej sprawie przesłuchano byłego bliskiego współpracownika Donalda Tuska Tomasza Arabskiego oraz byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Z kolei na lipiec wezwany został na przesłuchanie szef Rady Europejskiej były premier Donald Tusk. Śledztwo dotyczy m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Szumnie zapowiadany pomysł prezydenta, duża rezerwa w PiS i niepewność samorządów. Tak w skrócie wygląda w chwili obecnej kwestia referendum konstytucyjnego. W najbliższym czasie być może uda się rozwiać choć część wątpliwości. Andrzej Duda spotka się w tym temacie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Do zarządzenia przez prezydenta referendum ogólnokrajowego potrzebna jest zgoda Senatu. Dlatego spotkanie, do którego ma dojść w Nowym Mieście nad Pilicą, będzie tak ważne. Zdaniem marszałka Karczewskiego jest za wcześnie, aby teraz wydawać opinię, czy 11 listopada jest dobrym czy złym terminem na przeprowadzenie referendum w sprawie konstytucji. Marszałek przyznał jednocześnie, że jego zdaniem obecna konstytucja wymaga zmian. Co najmniej 80 osób zginęło, a ponad 350 zostało rannych w zamachu bombowym, do którego doszło w centrum Kabulu. W stolicy Afganistanu eksplodował samochód pułapka. Samochód zdetonowano w godzinach porannego szczytu w dzielnicy, w której znajdują się budynki rządowe i ambasady. Budynek ambasady francuskiej został zniszczony, uszkodzone zostały również ambasady Japonii i Niemiec. Z kolei ambasada Stanów Zjednoczonych odwołała wszystkie dzisiejsze spotkania. Teraz to wszystko, Onet24. Dziękuję za uwagę.